14 marca, Ilona Wróblewska-Czarnocka. Witam Państwa serdecznie i zapraszam na Teledzień. W jaki sposób w ciepło zaopatrywać się będzie miasto Bełchatów, gdy elektrownia Bełchatów zakończy swoją pracę? To pytanie zadają sobie dziś bełchatowianie. Prezydent miasta wyjaśnia, opracowano wielowariantową koncepcję i uspokaja, że mamy jeszcze czas na to, by dobrze się na te inwestycje przygotować. Szanowni Państwo, opracowane zostały koncepcje budowy ciepłowni miejskiej. Przez wiele miesięcy pracował zespół złożony z pracowników Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, czyli naszej spółki, złożony z pracowników elektrowni PGE i PGE Energia Ciepła, aby takie koncepcje powstały. Kolejny krok to zlecenie badań geologicznych, kolejny krok to wybranie no minimum dwóch koncepcji i przygotowanie kosztorysu. W tym momencie mamy jeszcze kilka miesięcy na to, aby te działania wdrożyć. Musimy, Szanowni Państwo, pamiętać też o jednej rzeczy. W tym mamy możliwość dostaw ciepła z elektrowni, no myślę, że mogę to powiedzieć, minimum do roku 2032. Czyli przed nami jeszcze 8 lat. W zależności od tego, jakie decyzje zapadną, są to decyzje, które nie zależą i nie należą do nas jako samorządu miasta Bełchatowa, ale są to decyzje rządu. W zależności od tego, jakie zapadną decyzje odnośnie naszego zagłębia energetycznego, my nasze plany i przygotowane projekty będziemy wdrażać. Jeżeli będą to decyzje idące w kierunku uruchomienia, o czym mówił Pan Marszałek Bloków, to wiadomo, że my to ciepło dla miasta będziemy mieć. Natomiast, żeby zbudować ciepłownię, potrzeba jest, powiem tak z górką, około 5 lat. Dlatego mamy jeszcze czas na to, żeby dobrze się do tej inwestycji przygotować. Zależy nam również bardzo na tym, żeby miasto, jeżeli dojdzie do ewentualnej budowy, miało również w tej ciepłowni swoje udziały i bezpośredni wpływ na kształtowanie taryf za ciepło. Natomiast to wszystko będzie zależne od decyzji rządu odnośnie naszego regionu energetycznego. Był pijany, a mimo to wsiadł za kierownicę samochodu. Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło 11 marca w miejscowości Rasy w gminie Drużbice. Jak informuje bełchatowska policja, do zdarzenia doszło podczas manewru wyprzedzania. Kierujący samochodem marki Opel Omega, jadąc od strony Drużbic w kierunku Bełchatowa, podczas wyprzedzania stracił panowanie nad pojazdem. Uderzył we wjazd na jedną z posesji. Następnie pojazd przewrócił się na prawy bok. Okazało się, że kierujący Oplem był nietrzeźwy. W organizmie miał ponad 2 promile alkoholu. Miłośnicy sportów zimowych mają ostatnie kilka dni, by korzystać z uroków miejskiego lodowiska. Jak informuje Miejskie Centrum Sportu, w czwartek, 21 marca, odbędą się ostatnie ślizgi w sezonie zimowym 2023-2024 na lodowisku miejskim zlokalizowanym przy ulicy Edwardów 6 na osiedlu Dolnośląskim. Aktualny harmonogram wejść jest na bieżąco aktualizowany i dostępny na oficjalnej stronie Miejskiego Centrum Sportu. Obiekt jest czynny przez cały tydzień w godzinach od 9 do 21. Ostrzegamy przed informacjami o bonach lekowych albo kartach podarunkowych dla pacjentów do aptek, które rzekomo wydaje NFZ. To oszustwo i próba wyłudzenia danych i pieniędzy. Prosimy o nieklikanie w podejrzane linki. Przestrzegamy przed wpłacaniem jakichkolwiek pieniędzy i przekazywaniem jakichkolwiek informacji w ankiecie, która jest zamieszczona w takich postach. Pamiętajmy, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie wydaje żadnych kart podarunkowych, bonów, bonifikat, żadnych kuponów, voucherów do aptek. Nie klikajcie Państwo w link przy informacji o rzekomych bonach z NFZ, dlatego że można stracić dane i pieniądze. Jeśli mają Państwo wątpliwości co do akcji oferujących Państwu bezpłatne leki czy bezpłatne świadczenia medyczne, skontaktujcie
się z nami przez bezpłatną i całodobową infolinię 800-190-590 albo upewnijcie się, czy na oficjalnej stronie Narodowego Funduszu Zdrowia jest na ten temat jakakolwiek informacja. Jeśli mają Państwo wątpliwości co do takich podejrzanych postów, warto się skontaktować z nami albo powiadomić najbliższą jednostkę policji. Anna Leder, rzecznik prasowy Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby w powiecie bełchatowskim nie odnotowano osób zakażonych koronawirusem. Jak podaje rządowa strona, minionej doby wykonano 4 testy, żaden nie wskazał wyniku pozytywnego. W województwie łódzkim 4 osoby otrzymały pozytywny wynik testu na koronawirusa. Minionej doby wykonano 62 testy, 4 wskazały wynik pozytywny. W całej Polsce natomiast mamy 82 potwierdzone przypadki zakażeń. Nowych zakażeń odnotowano 52, natomiast ponownych zakażeń 23. Jedna osoba zmarła, posiadała choroby współistniejące z COVID-19. Lekarze POZ wydali 533 zlecenia na wykonanie testu. Jak wynika z rządowego raportu, łącznie wykonano 1898 testów. 86 wskazało wynik pozytywny. Zmieniamy sposób budowania drużyny. To na barkach nowego trenera będzie spoczywał dobór zawodników do drużyny, mówi Wiesław Deryło, prezes PGE Giekskry Bełchatów. Tym samym koncepcja funkcji dyrektora sportowego wyczerpała się. Szeregi opuszcza także trener Gardini. Żółto-czarną drużynę w nowym sezonie poprowadzi George Kretu. Zmiana na ławce trenerskiej PGE Giekskry Bełchatów. Andrea Gardini opuszcza szeregi żółto-czarnej drużyny. Prezes bełchatowskiego zespołu potwierdza, że nowy szkoleniowiec jest już zakontraktowany. Przede wszystkim bardzo wdzięczni jesteśmy trenerowi Gardiniemu, że się zdecydował poprowadzić naszą drużynę w ostatnim, tym bardzo trudnym sezonie. Ale widzimy teraz potrzebę zmiany koncepcji całej drużyny i rzeczywiście potwierdzam, zatrudniliśmy trenera Kretu, który będzie u nas na następny sezon na rok. Na rok, bez opcji przedłużenia ewentualnie. Jeżeli zespół będzie miał sukces, to my chyba bardzo chętnie będziemy starali się ją przedłużyć. I mamy nowe podejście do koncepcji budowania zespołu, że to nie zarząd powinien zbudować zespół i zatrudnić trenera, ale zatrudnić trenera, a trener swoją koncepcję wskazać zawodników, które w jego koncepcji pasują, a zarząd się zgodzi na ich zatrudnienie w ramach posiadanego budżetu. Rozumiem. A czym skusiliście Kretu, żeby tutaj przyszedł do PGE Giekskry Bełchatów? Przede wszystkim Marka Skry. Marka Skry i chęć jej odbudowania i współpracy trenera w odbudowaniu marki Skry, bo to jest rzeczywiście duża marka Skra, a trener Kretu ma taką osobowość, że chce brać udział w dużych projektach i je doskutecznie rozwijać, osiągając wyniki. Jeżeli trener będzie miał wyniki, to znaczy, że i zespół ma wyniki i zarząd będzie zadowolony. No fajnie mieć taką wolną rękę w doborze zawodników, bo właściwie zawsze trenerom o to chodziło, aby właśnie ta drużyna, zespół grał ze sobą. Tak, z tym, że jesteśmy w takiej sytuacji, jak Państwo wiecie, że dopiero teraz budujemy zespół. Topowe drużyny budują zespół od listopada, niestety, a my dopiero teraz. Więc trener Kretu, bardzo zorientowany w środowisku, próbuje stworzyć zespół, który w perspektywie będzie grał w pucharach europejskich. To oznacza, że jesteśmy w czołówce polskiej ligi, co jest dzisiaj bardzo trudne, bo jak wszyscy widzą, polskie drużyny zdobywają puchary europejskie albo są bardzo blisko ich zdobycia, a Puchar Polski wygrywa jeszcze inna drużyna. To pokazuje siłę polskiej ligi. Dlaczego na razie póki co tak delikatnie ogłaszacie, że tak, potwierdzacie, że Kretu przychodzi do Bełchatowa, ale nie ma jeszcze tego oficjalnego otwarcia? Na razie jeszcze nie, bo nie mamy zbudowanego zespołu. Będzie zespół, będziemy mogli go zaprezentować łącznie z całym sztabem szkoleniowym. To wszystkie informacje w dzisiejszym Teledniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.